Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i w dzisiejszym odcinku przyniosłem sobie moją kawusię oczywiście i będziemy dzisiaj grali w Minecraft. Właśnie rozpoczynam maraton nagrywania filmów, ponieważ za jakiś czas wyjeżdżamy na wakacje, więc z tego powodu chciałem was zaprosić również na Instagrama, ponieważ tam będzie się na pewno pojawiać jakaś relacja, będą się pojawiać różne zdjęcia i tak dalej. Myślę, że warto być na Instagramie, a oczywiście możesz tam być za darmo, ponieważ wystarczy po prostu wejść na Instagrama i zaobserwować mnie. Mamy już tam, nas jest ponad 41 tysięcy, prawie 42 tysiące już prawie obserwujących, więc zachęcam do tego, żeby tam wbić, ponieważ będzie mi bardzo miło, jeżeli tam będziecie. A ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Nie powiedziałem na początku, że możecie zasubskrybować kanał, a to jest bardzo ważne, ponieważ jest nas tutaj już ponad 141 tysięcy obserwujących, co jest naprawdę mega fajnym wynikiem i chyba za niedługo zbliżamy się do 142, jeżeli się nie mylę. Nie wiem, to strasznie szybko teraz leci, więc cieszę się bardzo, że to tak leci i możecie oczywiście zostawić, czy zasubskrybować, jeżeli tutaj ktoś jest, kto nie subskrybuje, a na pewno są tutaj takie osoby, więc zachęcam, zrób to, proszę. Ale wracając do tematu dzisiejszego odcinka, dzisiaj mamy Minecraft, ale z kus wypada OP Loot. I uwaga, właśnie jesteśmy na nowo stworzonym świecie, pojawiliśmy się w takim tutaj śmiesznym miejscu. Trochę lipa, ponieważ liczyłem trochę bardziej na góry. Z tego powodu, że gdybyśmy mieli góry, to... O, czekajcie, tu się coś zaczyna. Może będą jakieś góry. O, jest wioska. Jezu, jak dobrze. W każdym razie, kozy najczęściej są w terenie górzystym, więc po prostu musimy znaleźć jakieś góry. To będzie, myślę, najcięższe zadanie w tym wszystkim, bo myślę, że jak znajdziemy góry, to... Znaczy w sumie trzeba liczyć później jeszcze na fart, że te kozy się tam zrespią, więc mam nadzieję, że będą takie kozy tam. Ale zanim tam dojdziemy, to ja chciałbym przede wszystkim skupić się na tym, żeby zdobyć jakiś podstawowy lucik tutaj, że po prostu wiecie, przeszukajmy tą wioskę, zobaczmy co tutaj jest, ponieważ te wioski też jakoś inaczej wyglądają. To jest w ogóle wersja 1.17, widzowie, to już nie jest wersja 1.16, więc no, kurczę, jest, że tak powiem... Level up do nowej, nowszej wersji. Zobaczymy, co tutaj będzie. Wiem, że pod koniec roku ma wyjść również wersja 1.18, z czego się chyba jeszcze bardziej cieszę niż z tej wersji 1.17, bo ta wersja 1.18 dopiero w niej będzie ta zmiana z cave'ami, że one będą tak o wiele większe, więc już naprawdę nie mogę się doczekać, bo te wersje uważam, że naprawdę bardzo fajne wychodzą i ja osobiście jestem fanem, ja jestem fanem każdej wersji Minecrafta i ja bym mógł sobie grać, mi się podoba. Dobra, weźmy crafting, może nam się przydać później, więc już będziemy mieli z głowy. Weźmy też sobie łóżko, jakby trzeba było się przespać w czymś. Po prostu takie podstawowe rzeczy weźmy. Mamy też mapy, więc tu jest fajnie, bo będziemy mogli na mapy patrzeć, czy po prostu jakaś góra jest w okolicy i dzięki temu będziemy mogli wiedzieć, gdzie są takie góry. I chciałbym przede wszystkim znaleźć też jakiegoś kowala tutaj. Fajnie by było, gdyby był jakiś kowal. Wow, panie, dolecę? O kurczę, doleciałem, ja cię słynę, ale się obsrałem już przez chwileczkę, nie? Myślałem, że nie dolecę. Ale dobra, gdzieś, czy tutaj jest jeszcze jakiś kowal? O, jest jakaś skrzynka, dobra. O, i mamy drewno, no i fajnie, bo nie będę musiał już zbierać w takim razie drewna ręką. I zaoszczędziliśmy w ten sposób mnóstwo czasu, widzowie. Mamy jakieś żarcie, to też sobie weźmy. Tu te sadzony są nam totalnie niepotrzebne, więc może sadzony odłóżmy jednak. O, emeraldy mamy, to będziemy mogli się też powymieniać z jakimś villagersem zaraz. I może dostaniemy coś fajnego, żeby tutaj jakiś taki początkowy starcik mieć, wiecie, od jakichś takich normalnych itemów. No bo wiadomo, zabijemy jedną kozę, no to ta koza nam da już taki OP loot, że prawdopodobnie nie będziemy musieli nic robić do końca życia. No ale, ale warto byłoby jednak się tutaj przystosować do tego, żeby mieć coś więcej niż tylko to, co z kozy zabijemy. Więc no i przede wszystkim też trzeba znaleźć kozę. No i chodzi po prostu o to, że jak już znalazłem tą wioskę, to chciałbym z niej skorzystać trochę i coś tutaj przejrzeć chociaż. Nie będę zabijać golema, bo to już jest taki zbyt mocny tryhard. Już tak nie będę tryhardował, wystarcza mi kamienne narzędzia. Ale chciałbym po prostu zobaczyć, czy tutaj gdzieś nie będzie jakiegoś, no jak to się nazywa, ten kowal, bo kowal ma po prostu już u siebie tam jakieś takie podstawowe narzędzia. Wow, tu są te beczki. Ej, czy w tych beczkach coś może być? Czekajcie, zaraz to sprawdzimy, bo tam są jakieś góry, w tamtą stronę. O, to tam pójdziemy zaraz. Tylko ja chcę tutaj zobaczyć to, czy tutaj... Nie, okej, tutaj w tym nic nie ma. No to trochę smutno, bo liczyłem trochę na coś w sumie. Dobra, zobaczmy tutaj te dwa domki. Jak tutaj nic już nie będzie, to lecimy w stronę tamtych gór, bo nie ma co też tracić czasu. Trzeba się jednak skupić na zabijaniu tych... jak to się nazywa? Widzowie, zapomniałem jak się nazywa to, co chciałem powiedzieć. Ustawiam sobie set spawna też tutaj. Kozy, no przecież, że kozy. No Jezu, mi pustka w głowie. Dobra, tu nic nie ma. Ostatni dom jest tutaj chyba, czy ostatnie dwa. Więc zobaczmy, czy tutaj coś jest. Tutaj też nic nie ma. Przejdźmy tu. Uwaga, pum. Rozwalmy te liście, jest dobrze. O, czy to wygląda mi obiecująco?
Aj. No ale przynajmniej mamy hełm, dobra, no przynajmniej będziemy mieli kask jakiś, żeby nie dostać, prawda, no, że nam cegła na łeb nie spadła, o, może tak. Dobra, i nie przedłużajmy, w sumie wiecie co, aż się robi noc, więc ja chyba bym tutaj szybko się położył. I akurat mamy zrobiony też achievement, prawda, tutaj z... Pójdźmy spać, a ja sobie kawu się łyknę. Wiecie co, kawa przy robieniu filmów, to jest, ja bardzo lubię zrobić sobie kawę i nagrywać, i pić sobie kawę, i fajnie, tylko minus jest taki, że jak się nagrywa jeden odcinek, to zanim ja skończę, zdążę skończyć ten odcinek, to zazwyczaj kawa już jest zimna. Więc niestety muszę pić w trakcie, żeby mieć jakąś przyjemność z tego, ale no nieważne. Możecie dać znać w komentarzach, czy wy lubicie pić kawę, ponieważ ja na przykład lubię pić kawę, ale mam takie fazy, że czasami lubię, a czasami nie. To zależy w sumie też od dnia. Akurat dzisiaj mam fazę że tak to ujmę, kawę. Dobra, znajdźmy kozę. Proszę, dajcie mi tu kozę jakąś, bo jeżeli będziemy mieli jakąś kozę, to już taki ludzik będziemy mieli fajny, a ja nie mam żadnych narzędzi. O, to też jest minus w sumie. O nie, to jest duży minus. Pytanie, czy tutaj gdzieś te kozy będą w ogóle. Będą gdzieś kozy? Proszę. Proszę, dajcie mi kozy. Są kozy! Uuu! Dobra, ta jest na brzegu. O kurcze. Dobra, inaczej. One mnie atakować będą chyba, nie? One chyba atakują. Ja nie jestem pewien. Tak słyszałem, że one niby atakują, ale... O nie, zrobiłem drugi crafting, no dobra, trudno. Czy ona mi wywali z Barbary? Proszę. Wow! Co się stało? Czemu ona tak wyleciała? Ole obrót! Jesteśmy bogaci! Mamy litrę już na starcie, dobra, mamy też totem nieśmiertelności. Od razu w łapę to biorę. Mamy nawet dwa. Jaki bogat ze mnie już jest. Co jest grane? Dobra, let's go. Co tu mamy? No dobra, bierzmy. Ja pierdzielę, mam diamentowy ten. Dobra, wywalmy tą elytrę, to już nie potrzebujemy aż takich ten. Tu, ot, ja pierdzie, ile drewna. Nie chcę aż tyle. Dobra, zla mnie wypada chyba nic, nie? Ała. Ty, ała. Dlaczego ona jest taka mocna? Dobra. Z kus tylko wypada. Więc uwaga, tu i strzał, pum. Mam laga. Ale dobra, udało się, pokonaliśmy ją, okej. Weźmy tu, ej, dlaczego mi się, nie stakują się netherite, a nie, stakują się, dobra, tylko ja miałem znowu laga. Tu są jakieś dziwne lagi przez to, że te kozy tak skaczą, a ja tak rozwalam te. Dobra, ale przynajmniej mnie nie atakują, ja myślałem, że będą mnie atakować, a tutaj, ała. A tutaj się okazuje, że nie, dobra, zróbmy tak, rozmienimy to na diamenty. I teraz pytanie, co my tu najbardziej potrzebujemy? Zróbmy sobie na szybko gaciory, żeby mieć po prostu. Kurczę, za co to tutaj mieć? Za co to tu trzymać? Czego jej nie potrzebujesz? Tyle drewna nie potrzebuję. Dobra, wyrzucajmy rzeczy, których nie potrzebujemy. To żarcie nie potrzebujemy, student enchantu nie potrzebujemy, crafting nie, to też nie. Zróbmy tak, że rozmienimy to na wszystko. Kurde, ile tego jest? Dobra, załóżmy to, załóżmy... Zróbmy sobie kapcie jeszcze i zróbmy sobie hełm też, bo ja mam ten skórzany do kitu. Zróbmy tak, o i elytrę możemy zostawić, nie robimy klaty. I teraz bardzo ważna rzecz, mamy netherite angoty i musimy zrobić narzędzia, okej, robimy tak. Robimy kilof przede wszystkim. Siekierę nie potrzebujemy diamentowej chyba, chociaż zróbmy sobie w sumie, dlaczego by nie? Dlaczego by nie zrobić takiego czegoś? Pytanie, czy my jesteśmy w stanie, o, zrobić dokładnie to. O, tak to się robi, nawet nie wiedziałem, jak się to tworzy. Ale to jest właśnie do tego, żeby zrobić sobie na przykład w tym momencie netherite'ową siekierę. Tako! Normalnie, netherite'owa siekiera jest zrobiona. Dobra, i to jest bardzo fajnie, bo mamy już bardzo fajny zestawik. Z tym, że... Kurczę, no na przykład to też bym mógł sobie zrobić, dlaczego by nie? No kurde, dobra, ja jestem tematem, chodźcie tutaj dalej kozy. Walimy was na łeb, że ja potrzebuję więcej tego netherite angotów, zrobimy ten taki loot. Będę totalnie wykokszony. Czy wypadło mi? Nie, mi wypadają jakieś kowadła z tych kuz, nie? Ale ich tu jest strasznie dużo, Jezu, ale fajnie. Dobra, o, mamy firewery mamy. Jak dobrze. Jak dobrze, wyrzućmy to. Chociaż nie, niekoniecznie to musiałem wyrzucać. Weźmy jednak. Wyrzućmy to, ponieważ to jesteśmy w stanie... O, to nie potrzebujemy tego. Kurczę, ja nawet nie wiem, czego ja nie potrzebuję. Wyrzućmy to, tego nam nie będzie... Dobra, drugi totem jest nam niepotrzebny totalnie. Wyrzućmy tego drewna tyle, bo też jest nam niepotrzebne aż tyle. Dobra, jednego shulker boxa możemy wyrzucić. TNT nam nie będzie potrzebne. Golden Eye plusy zostawmy. To dajmy tutaj i teraz tak. Musimy to posegregować, bo jak ja tego nie będę miał posegregowanego, to zwariuję, naprawdę, dostanę szału. Wyrzućmy to, tego aż tyle nie potrzebujemy. To wyrzućmy... Tego nie wyrzucajmy. O kurczę, prawie to wyrzuciłem. Dobra, i tak, potrzebujemy tych fajerwerek trochę, więc zostawmy sobie to. Złota nie potrzebujemy chyba. Emeraldy też już nie potrzebujemy. Diamenty zostawimy, tu mamy tak.
O, to zostawmy, będziemy mogli coś ulepszyć. Ej, to w sumie ten enchant mógł być w sumie. Dobra, to wyrzućmy tak, bierzmy ten enchant, okej. Okay. Patyki, dobra, zostawmy tutaj patyki i uwaga, osiedlamy się w tym miejscu, ponieważ tutaj już mamy całkiem sporo tych rzeczy swoich. Tutaj, o, są znowu butelki te, ja bym sobie je zabrał. I tutaj, czy tutaj jest, tu jest książka, co tu jest w tej książce, co to jest za książka? Ochrona, no nie, jedynka pro ochrona to aż tak mi nie zależy. Więc teraz tak, ogarnijmy sobie na szybko tutaj takie miejsce jak właśnie enchantik. I w ten sposób możemy sobie, prawda, będziemy mogli ulepszać te wszystkie rzeczy, które mamy, więc bardzo fajnie. Tu chyba trzeba po prostu na dwa poziomy zrobić, to już jest chyba na 30 z tego co słyszałem. Chyba, ale nie jestem pewien szczerze mówiąc. Tak, chyba jest, dobra. I teraz tak, możemy zrobić sobie tutaj shulkera dać i do niego pochować na przykład drewno. I to też możemy schować do niego, dobra. I te butelki z tym na razie też tam schowajmy. I schowajmy trochę tych fajerwerk, żeby miał miejsce w ekwipunku więcej. Zróbmy tak. I żelazo też odłóżmy. I lecimy dalej z... O nie, nie odskakuj! Dobra, mamy to, mamy znowu diamenty, więc bardzo fajnie. I uwaga, pum, kolejny strzał w nią. Dobra, jest, gitara, mamy ciasto. Też fajnie, masz, zjedzę. Dobra, ja też bym w sumie potrzebował, ale bez sensu w sumie. Dobra, i teraz tak, czy tu jest jeszcze jeden shulker, więc ja bym go chciał bardzo, bo wtedy możemy go dać tutaj i odłożyć tutaj znowu ten nadmiar tych rzeczy, które mamy. Czyli to odłóżmy. I teraz tak, weźmy jednego jeszcze shulkera i dajmy tak. O, bardzo fajnie. I rozmienimy to, ile mamy już tego diamentów. Dobra, zróbmy całą diamentową zbroję. Ja bym bardzo chciał całą diamentową zbroję. Tylko może bez klaty może. Zróbmy tak, najpierw zróbmy te, później hełm. Aha, tylko ja potrzebuję jeszcze netherite'u, żeby to zrobić. Dobra, tu to odłóżmy. Lecimy dalej na pobój tych kóz, chociaż one mi się zaraz tu skończą. O nie, już mi się skończyły chyba. O nie, wybiłem wszystkie kozy. O nie. Dobra, tam są jeszcze, dobra, lecimy w takim razie tam. A, dobra, tu podlatujemy, czy tu ich jest sporo? Zaraz się okaże, czy ich tu jest sporo, ale wydaje mi się, że powinno ich. No dobrze, dobrze wiedziałem, że na takim górzystym terenie jest ich tak dużo, bo faktycznie jest ich sporo, więc bardzo dobrze. Uwaga, tu, jaką dzidę dostała na łeb. O, diamenty z niej wypadły, też fajnie. Mamy netherite angota jednego, to wyrzućmy. Wydajność możemy zostawić, czemu nie, to wyrzućmy. Ajajaj, nie, tak. To wyrzućmy, tego nie potrzebujemy. A, cios, kolejny. To wyrzućmy. Tak. Dobra, może być i lecimy dalej. Uwaga, kolejna. Ciach. No ale daj mi proszę i tego. Ja chcę netherite'u trochę więcej. Dobra, musimy tam podlecieć do... Ała. No, podleć, co jest? Dobra, musimy tu uderzyć w nią, ale ciosa wyrwie teraz. Ja pierdziele, jak to pięknie wygląda, jak się tak ją uderza z lotu. Dobra, a nie, to są owce. O nie, to czekajcie, musimy znaleźć kozy znowu. Gdzie są kozy? Pytanie, gdzie są kozy? Halo, kozy! No nie, widzowie, nie mamy kóz. Skończyły nam się kozy. Ej, co jest? Naprawdę nam się skończyły kozy. Tam jest jeszcze jedna koza, więc po prostu ją walimy na łeb. Uwaga, tu. Aj, nie trafiłem se, dobra, nieważne. Ale z niej dropło teraz dużo. Dobra, to na razie takich rzeczy nie potrzebujemy. Ja bym chciał, no chcę netherite'u, ile ja mam go? Jeden netherite, widzowie, no my z tego nic nie zrobimy przecież, to jest jakaś tragedia. Dobra, gdzie tu są jakieś kozy? Czy tu gdzieś będą? Proszę. Tu na górze. O, są. Dobra, dużo ich tu jest. Bardzo dobrze, uwaga. Ciach, bajera. Dobra, co my tu mamy? Czy jest tu coś, czego potrzebujemy? Nie, dobra, okej, okay. Walimy kolejną. O, jest netherite'owy ingot, super. Kolejną, nie ma chyba netherite ingota, ale czekajcie, wyrzućmy to, wyrzućmy shulkera, wyrzućmy... Dobra, chciałem to zobaczyć, co to jest i nic takiego. O, mamy jeszcze debrisa, okej, dobra. Ale to też są tam takie rzeczy nie do końca potrzebne. Ja bym chciał po prostu zrobić całą netherite'ową zbroję. To by było mega super, tylko ja nie wiem, czy mi się uda uzbierać tyle tego netherite'u. Będzie ciężko, mi się wydaje, żeby tyle było do uzbierania. Tak mi się wydaje, że nam się to nie uda. To będzie bardzo ciężkie. Ale jest tu trochę tych kóz, z tym, że ja już prawie wszystkie zabiłem. Tutaj jest, tak, złoto, shulker, diament, weźmy diament. Tutaj nic ciekawego już. Tam są jeszcze, okej, lecimy jeszcze tam. No, dobra, podlatujemy, uwaga. Od razu ciosa w locie dostałem. A kurczę, nie doleciałem do niej, ale było blisko. Dobra, tak, mamy trzy ingoty, a potrzebujemy
4 w sumie, tak lekko 4 będą. O, mamy 4, ale dobra. Bierzemy, dalej zbieramy, może nam się wydropi ich więcej. I zaraz będziemy mieli taki, kurczę, będziemy mieli już to, naprawdę to, topowy sprzęcier. Ja uważam, że ogólnie to powinien być taki mob, z którego właśnie tak wypada jak z tych kus. Że wiecie, że jest łatwiej zdobyć wszystko. Ja sobie idę na zbieranie takich rzeczy i chwila, moment, dosłownie chwila, moment, mam już wszystko, co mi potrzeba. Dobra, i to jest chyba tyle, jeśli chodzi o kozy, co? Tam się skończyły. Czy tu będą jeszcze jakieś kozy? Halo? Wow, 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 tu ich jest jeszcze sporo. Dobra, to wyzerujemy jeszcze tą ekipę, żeby mieć jak najwięcej tego netherite'u i wtedy będziemy mogli tam stworzyć wszystko, bo już diamentów mamy też sporo. Wystarczająco, żeby zrobić... Wow, 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 ale ciosy teraz przydałem podwójne. Dobra, tu mamy, tu nic ciekawego. Ciągle w sumie wypadają te same rzeczy. W sumie... nudno trochę. Nudno trochę, myślałem, że będzie tak, że będą jakoś częściej wypadać jakieś inne rzeczy, a tu jednak ciągle wypada to samo w sumie. No i tak w sumie to nic tutaj ciekawego w tym już nie ma za bardzo. Mamy 6 ingotów. Kurczę, ta kura co tak poleciała dziwnie. Dobra, mamy kolejnego. Mamy tu jeszcze. No wypada z nich mnóstwo fajnego lutu, ale... ale jednak to nie to, to jednak ja bym tutaj wolał jakiś, nie wiem, już dostawać od razu enchanty jakieś, a tu się nie dostaje niestety takich rzeczy, tam jest jeszcze ich sporo i tam jest portal, ale dobra, wróćmy już z powrotem, bo się robi noc, a już mamy wystarczająco do tego, żeby zrobić, a to one się tutaj respią, no dobra, kurczę, jakby nam brakowało jeszcze, to wiemy, gdzie przylecieć w każdym razie. Teraz, gdzie to było, gdzie ja tutaj robiłem te całe moje, ej, gdzie to było, to było tu, dobra, okej, znaleźliśmy. I teraz tak, czy ja mam... nie mam łóżka oczywiście, na pewno. Tak, oczywiście, że go wyrzuciłem. Dobra, to nieważne. Weźmy sobie w takim razie... dobra, zróbmy tak, może postawmy tutaj trochę tych, bo one dają światła trochę, więc będziemy mieli jakiekolwiek oświetlenie. Dobra, i robimy tak, robimy całą zbroję. Jest zamianka na to. I robimy tak, diamentowa klata... diamentowe spodnie my już zrobiliśmy, o kurde, to już tam tyle rzeczy mam zrobionych. Czyli potrzebujemy tylko chyba buty, tak mi się wydaje. Chyba buty tylko były tam i klata potrzebne. Tak, 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 dobra, i robimy tak, i robimy tak. I zamieniamy teraz to wszystko. No i patrzcie, jaką mamy zbroję. I chwila, moment, tak naprawdę mamy całą netherite'ową zbroję. Czyli cel odcinka można uznać za udany, a żeby to było jeszcze mało, to czekajcie, ja jeszcze zrobiłbym jedną rzecz, a mianowicie ogarnąłbym jedną sztabkę żelaza. Mamy jedną sztabkę żelaza. Teraz zejdźmy tutaj. Ała! Zjedzmy sobie aż jabłko, kurczę, z wrażenia. Ja bym potrzebował tutaj żwir. Tu gdzieś na pewno będzie, myślę, tak mi się wydaje. Przynajmniej powinien być żwir. To jest raczej taka dosyć łatwa rzecz do zdobycia, mi się wydaje. Mamy jeszcze tutaj to, załóżmy sobie na chwilę, żebym miał łatwiej z podróżą. Ej, nie masz wiru? A jest, dobra, jest. I teraz tak, bierzemy to, rozwalamy i czekamy, aż nam wypadnie krzemień. Bo zawsze robię te odcinki z Minecraft, ale i celem jest dostanie się do netheru, więc uważam, że nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił tego też w dzisiejszym odcinku, więc postaram się jeszcze dostać do netheru, tam był portal, więc będzie łatwo totalnie, tak mi się przynajmniej wydaje i przynajmniej na to liczę, ale czy będzie faktycznie, czy wypadnie mi ten krzemień, czy mi nie wypadnie? Halo? Halo? Halo, mogę krzemień? No ej, co jest? Nie mogę dostać krzemienia. No nie, no to się nie dzieje naprawdę. Widzowie, to się nie dzieje naprawdę. Nie no, 3 dni później. Dobra, 5 jeszcze, jak mi nie wypadnie, to kończę odcinek. 5, 4, 3. Dobra, macie farta. Dobra, i lecimy w tamtą stronę do tego portalu. Jak najszybciej, żeby po prostu stworzyć sobie ten portal i wejdziemy do netheru, po prostu, tak o, ja, dla zasady, tak po prostu dla zasady, żeby nie było, ile tych kustuj, a nie, to są owce też, dobra, bo już się zmyliło, ale tu jest ich mnóstwo, dobra, no nieważne, w każdym razie dostaniemy się do netheru, a tu jest jeszcze prawie, że pełny, jeszcze, ała, no chyba zwariowałeś, a my tu już mamy, patrzcie, mamy ten. O, bijcie się. Ten sobie jeszcze wybuchnie, oczywiście, że tak. Oczywiście, nie przejmuj się. Dobra, mamy to. Okej, mamy to. Czy tu coś jest, co byśmy potrzebowali? No, weźmy sobie tą, a nie, nie potrzebujemy, mamy już, dobra. Let's go, żegnam państwa sympatycznych. Nie uderzysz mnie. Dobra, udało się nam przejść na drugą stronę. Jesteśmy na drugiej stronie. Zombiak chyba za nami nie poszedł. W każdym razie, cel... myślę, można uznać za udany ten odcinek. No, udało nam się zdobyć to, co mieliśmy zdobyć, więc jesteśmy
O kurde, pół serduszka. Pół serduszka w nederze. Dobra, czyli jeszcze trzeba się zabić na sam koniec. To jest cel jeszcze. Czyli po prostu super ultra głupi pomysł na śmierć. Więc uwaga, super ultra głupi pomysł to jest taki. Oh no. A nie, ja mam w ogóle koksy zjadłem. O nie, dobra. No to mi się nie udało niestety nawet umrzeć. W każdym razie, trzymajcie się. Widzimy się na następnym odcinku. Już jutro o godzinie 19:19, bo tutaj strasznie do mnie krzyczy. Trzymajcie się, widzimy się na następnym odcinku. Pozdro.